To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. Co wypada, a czego nie wypada? Założyć do pracy. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Witają się z Państwem Kasia Bielecka i Maria Korcz. Nie wiem, czy zdarza się tak Państwu, że przed wyjściem do pracy stajecie przed lustrem i zastanawiacie się, zwłaszcza latem, czy wypada tak w takim stroju. Masz tak, Kasia? No mam, tak. Chociaż nasze miejsce pracy jest jednak takim dosyć um, otwartym. Nie ma tutaj żadnego, żadnego dress można sobie przyjść. Chociaż wiesz, zdarza się na przykład tak, ja przez chwilę myślałam dzisiaj, że będę musiała iść do Sejmu, a założyłam krótkie spodenki, bo jest 30 stopni i pomyślałam, hmm, czy mi tak w ogóle wypadałoby wejść do Sejmu? No to właśnie pamiętasz, ja kiedyś miałam taką historię, że byłam e, umówiona na wywiad z wiceministrem i... Myślałam, że ten wywiad jest zdalnie, bo wydawało mi się, że, że wiceminister jest gdzieś w rozjazdach, ale nie, to miało być stacjonarnie. No i ja sobie tego dnia przyszłam w klapeczkach, w spódniczce. Do... Generalnie lato w pełni. Tak, lato w pełni, lato w biurze, więc nie, nie przejmowałam się jakoś za nadto. No i dostaję tego maila, że tam zapraszam na 12. I mówię, Jezus Maria. <laughs> A w tym prostu... tych klapeczkach. Ja ty nie w tych klapeczkach spódnicę. do tego wiceministra i mówię, i właśnie poszłam wtedy do naszego redaktora, i, I zapytałam, Sebastian, czy ja tak mogę pójść? Mówi... No tak, no jakby czemu nie? Ale ja prowizorycznie zadzwoniłam wtedy do innej osoby, która mi uberem po prostu ubrania wiozła, więc ja po prostu po jakieś szybkie buty biegłam, do ministerstwa weszłam i mówię tam do pani, ja jeszcze proszę ministra nie wołać, ja tylko jeszcze się przebiorę tutaj. Pełen, pre, pełen profesjonalizm. No ale Także tak to jest, Kasia, tak to, jest. Tak to już jest z tym dress po prostu. No tak jest. No ja dlaczego my w ogóle dzisiaj e, o tym rozmawiam? Po pierwsze dlatego, że chcemy państwu troszeczkę tutaj uśmiechu do, do smutnego biura i do smutnej pracy um, przynieść, ale też mamy taki konkretny konkretny, pretekst. Ja w ogóle myślę, że mamy dwa preteksty, bo chciałabym też zaznaczyć, że jest w ogóle bardzo gorąco i są jakieś um, takie prognozy szalone, że ma być nawet jeszcze goręcej, że kolejny tydzień, kolejne dwa tygodnie to mają być w Polsce jakieś upały pod 40 stopni, czyli no znowu jest to jakaś zagwostka trochę jak wypada, jak nie wypada się ubierać do tej pracy. No ale dobrze sobie te pytania zadawać, bo jak się okazuje, on, no, kwestia naszego ubioru może się skończyć nawet zwolnieniem. No tak, no i tutaj Maria ma na myśli taką historię, która ostatnio obiegła wiele mediów, czyli historię, gdzie dziewczyna nagrała TikToka mówiąc, że została zwolniona za brak stanika w pracy. Tak, i teraz. Co tam się w ogóle wydarzyło? To była praca na linii produkcyjnej. Tak, Czyli nie, nie, nie zakładała jakiegoś kontaktu z klientem. No, nie chodziła jak na przykład ty do wiceministra, tak? tak. Czy jak ja do Sejmu, tylko była po prostu, no, jakby miała, no, było to jakieś takie bardziej miejsce ukryte od wzroku ludzi. No i miała tam w tej pracy jakąś przełożoną, panią starszą od niej trochę. No i została przez tę tą, tą panią poproszona o to, żeby do pracy zakładać biustonosz, bieliznę. No okej, okay. ciężko powiedzieć. E, tak, no tam był... nie, nie było to, z tego co mówiła ta dziewczyna zwolniona, no nie było żadnej argumentacji na rzecz tego, żeby ten stanik jednak nosić. Tak, no i niekoniecznie w ogóle wynikało to też z jakichś zasad... E, w tej firmie, no ale ona raczej taki niespokojny duch po prostu postanowiła nie przyjmować się tym specjalnie, znaczy no, po prostu postawić na swój komfort i na swoją wygodę. No i przy następnym spotkaniu z tą kobietą również pojawiła się w pracy bez stanika. Tak, no i wtedy otrzymała, bo ona akurat była zatrudniona w ogóle jeszcze przez agencję pracy, więc tak. przez, przez pośrednika. No i z tego co pamiętam, po powrocie do domu dostała właśnie telefon z tej agencji, że już następnego dnia może nie przychodzić do pracy. No i nie zostało to nigdzie powiedziane wprost, że chodziło o to, e, że ona tego stanika nie nosi, no ale też nie no, dostawała wcześniej żadnych uwag, które by się odnosiły do jej pracy. Tak, no jakby nie było wobec jej pracy żadnych innych zastrzeżeń poza tym, że właśnie przełożonej nie podobało się to, że nie zakładała tego stanika do, do pracy. No i pytanie jest takie, czy pracodawca w ogóle może od nas czegoś takiego wymagać? No, na to pytanie to już w ogóle pomijamy trochę też ten, ten wątek, prawda, a dlaczego rozumiem, że do mężczyzn pracujących przy tej linii produkcyjnej nikt się nie, nie zgłaszał z takimi zażaleniami, żeby nosili stanik, więc już jakby pomijamy ten wątek w ogóle płciowy tutaj, upłciowienia tego, tego tematu, bo ten no temat... W jakimś sensie seksualizacji kobiecego ciała, tak? Teraz sprawia, że bardzo inaczej patrzymy na kobiece i, i tak. męskie organizm. Zdecydowanie, ale tym problemem zajęła się sama ministra Agnieszka bąk ministra tak, pracy, tak. ponieważ ta Zaprosiła dziewczyna została mhm. zaproszona właśnie do, do ministry. No i y, pani minister obiecała jej, że y, sprawę skieruje do Państwowej Inspekcji Pracy, no więc nie będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy wyboru, tylko y, skontrolować to miejsce i to, czy zwolnienie y, odbyło się zgodnie z prawem. Tak, no i to jest taki pretekst, żebyśmy chwilę porozmawiały właśnie o tym, czym jest dress code pracy, czyli właśnie taki jakiś dla tych z Państwa, którzy nie spotkali się z tym terminem jakiś taki... Zasady uboju tak, tak, w, danych, w danym, w danym miejscu, miejscu pracy. To jest taki pozornie błahy temat, ale ma też on swoje oblicza, o których warto jest myśleć, ja chyba zwykle o nich o nich nie myśli, Myślę, ma. że on się w ogóle bardzo zmienił, bo nie wiem, ja na przykład y, pamiętam swojego tatę, który dzień w dzień prasował koszulę do pracy. No i teraz y, pracując zdalnie chyba raczej już nikt takich rzeczy nie robi. No i, i w ogóle ta pandemia chyba sporo zmieniła w tym, jak... Patrzymy na to, no bo można nawet bardziej jak pracodawcy patrzą na to, w jakim my się pojawiamy stroju w pracy. Tak, na pewno pandemia, no i też to, co pandemia ze sobą niesie właśnie, czyli rozpowszechnienie pracy zdalnej, ale mi jeszcze, jak się zastanawiałam nad tym tematem, przyszedł do głowy taki wątek dresów. To znaczy, w trakcie pandemii uh -huh. był jakieś, jakieś takie wzmożone zainteresowanie takimi dresami, które miały tak. pełnić funkcję takiej właśnie odzieży do domu, takiego twojego wyjściowego, nazwy wyjściowego. Pokoju jednego do drugiego przed komputerem. No i, i co, Maria, masz takie. No i ja ci powiem, Kasia, że ja w ogóle nie rozumiem tego konceptu. To znaczy, ja wiem, że są ludzie, którzy wracają z pracy i przebierają się w jakieś inne ubrania, ale no jest mi równie wygodni w każdym innym ubraniu jak w dresie. No nie wiem. No. Było takie zjawisko, które polegało na tym, no, że jednak przestaliśmy tych ubrań kupować, zwłaszcza tych eleganckich ubrań, no bo po prostu nie mieliśmy gdzie ich nosić. Mhm. No i tutaj e, firmy, prawda, no które myślały, kurczę, no to jak tutaj zrobić, żeby mm, po prostu sprzedać tak, zgazałam. żeby po prostu. Tu, żeby się pieniądze ze sprzedaży zgadzały i żeby zachęcić tych konsumentów i konsumentki do kupna. No i wydaje mi się, że to był taki marketingowy trend, właśnie posiadanie takiego specjalnego dresu. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, nie wiem, co to jest za, za dziwne zjawisko. Ale był taki moment, kiedy celebrytki otwierały swoje, tak. e, swoje linie, prawda, takich specjalnych dresów i chodziły w znaczy, ten dresach. Mówmy się, że w ogóle to jest jakby dzisiaj jakiś taki obowiązek celebryt, tak, jakby tak, influencerskim tak. obowiązkiem jest posiadanie marki odzieżowej i jakby obowiązek to obowiązek i tutaj się nie ma z czego śmiać, mus to mus, więc to, to jakby istnieje ma się ciągle dobrze. I jak reklamy nie przynoszą takich zysków, jakbyśmy chciały, to po prostu bach, jest marka odzieżowa i po prostu interes jak żaden inny. I każdy chce go mieć, ale wiesz, co mi się nawet bardziej jeszcze niż dresy kojarzy z tym okresem pandemii? No te słynne spodnie od piżamy, które mm. na przykład na tych, przecież mieliśmy, ile mieliśmy takich sytuacji e, nawet w telewizji? Ja pamiętam, e, nie pamiętam teraz nazwiska, ale pamiętam polityka Prawa i Sprawiedliwości, czy może suwerenny już teraz Polski, który e, siedział w bokserkach na m, połączeniu wideo z którąś z telewizji, a na e, krześle miał spodnie, które powinien był założyć, i w pewnej chwili się zorientował że tych spodni zapomniał założyć, więc je tam dyskretnie próbował ściągnąć, żeby się nikomu nie rzuciło w oczy, ale no jakby o dyskrecję na żywo przez kamerą tak. troszkę jest trudno. No jeszcze tutaj jest oczywiście słynny Borys Budka. Nie kojarzysz takiego zdjęcia Borysa Budki, kiedy stoi w takim rozkroku, ale to jeszcze było czasy przedpandemiczne. Kto nie wie, ten niech lepiej nie googluje. No ale dobrze, przechodzimy do tego zapowiedzianego wątku, czyli jakichś takich... Trudności związanych z tym, z tym dreskodem, no bo raz to jest ten aspekt taki w miarę oczywisty, czyli jakiegoś upłciowienia. To znaczy, że innego ubioru wymagamy, oczekujemy czy też narzucamy, no bo nie zapominajmy, że są też zawody, w których ten dreskod jest czymś obowiązkowym, no i innego oczekujemy od kobiet, innego od no mężczyzn. pomimo tak. tego, że była ta cała pandemia, no to jakby mówmy się, że te, takie poluzowanie tutaj zasad to tyczy się raczej pracowników biurowych. I też nie wszystkich, e, którzy mogą sobie pozwolić na, taki, na jakby większy luz po prostu w miejscu pracy i już, no, nie wiem, nie prasowanie tej koszuli e, białej czy niebieskiej codziennie. No ale tak, wciąż e, pewne zasady obowiązują. No, m, chyba sztampowy przykład Stewardessy. No. U nich mhm. to jest. To jest taka grupa zawodowa, która ma no, po prostu w umowie wpisane, jak powinna wyglądać. Myślę, że politycy tak jeszcze proponują, no, to też jest jakaś grupa, która, no, ten dress code jest tutaj niepisaną jakąś społeczną zasadą, no ale tak się raczej od nich oczekuje, no bo no, by na takich funkcjach reprezentacyjnych o ten wizerunek dbali. Tak, ale podałaś właśnie ten przykład y, stewardess, no i one oczywiście są bardzo taką ciekawą grupą zawodową, jeżeli też chodzi o jakieś wymagania fizyczne względem nich, to znaczy tego, jak mają wyglądać. No. Tego, jak mają wy Wyglądać. No i właśnie w kontekście tego przypomniało mi się, jak rozmawiałam do tekstu o grubości na rynku pracy, o tym, jak wpływa być grubą czy grubym na Twoje możliwości właśnie znalezienia pracy, jak grube kobiety opowiadały o tym, jak dużym problemem jest dla nich znalezienie. No właśnie odpowiedniego mundurka, czy na przykład, jeżeli pracują, pamiętam taką rozmowę z osobą, która pracowała w teatrze i miały tam takie specjalne, no właśnie taką specjalną odzież, którą ten pracodawca miał im sfinansować, ale ona, przez to, że była gruba, to się po prostu nie mieściła w ten uniform, który już tam był, był przygotowany. No więc jakby musiała iść do przełożonej, tam oczywiście prosić. Oczywiście ta przełożona tak nie, no nie, nie spotkała się to z jakimś z jakąś wyrozumiałością czy z powiedzeniem: O Jezu, przepraszam, że nie mamy dla, dla Ciebie, yy, nie uwzględniłyśmy Cię, czy nie uwzględniliśmy Cię yy, tutaj w tej rozpisce rozmiarów. No więc to, jest, to był i wstyd. I, I potem musiała sama dopłacać za te materiały, bo w ogóle powiedziano jej, że. No, że sama z jakiegoś powodu musi za nie zapłacić, więc ten, ten aspekt właśnie takiego dosłownego wciśnięcia się w jakieś ramy tutaj przy tym dreskodzie może być no, faktycznie utrudniony dla niektórych. Myślę mhm. też, jak mówiłaś o tych materiałach, tak przypomniał ten wątek, em, i też przy okazji z, em, z innego odcinka podcastu, gdzie rozmawiałyśmy w ogóle o tkaninach. Temu, jak wpływają na nasze zdrowie. I to był przykład prawda, jednej z linii lotniczych sprzed lat, gdzie okazało się, że w ogóle te tkaniny miały jakiś toksyczny wpływ na zdrowie pracowników, ale też pomyślałam o takiej grupie zawodowej, jak kasierki na przykład, mm -hmm. które zwykle też muszą, no sieci nakazują, tak, mają jakieś tam t-shirty, które muszą nosić. I zwykle te t-shirty no, nie są jakimś takim gatunkowo świetnym materiałem. I pomyślałam sobie, że to też jest jakiś taki aspekt, który musi być no, nieprzyjemny i męczący, w tym, w tym dreszkodzie, że po prostu zamiast ubrać się na przykład tak, jak masz ochotę, stos w stosunku do tej panującej pogody, no to musisz w tym uniformie narzuconym się trochę pomęczyć. Mm -hmm. no, osobnym wątkiem, ym, którego nie będziemy pewnie jakoś bardzo eksplorować, no, ale są oczywiście osoby, które nie wpisują się w jakieś konwencjonalne rozumienie płci. No bo no, jednak te stroje zazwyczaj są płciowione chociażby przez to, że mamy spódniczkę y, albo spodnie i bardzo często właśnie osoby, które się nie... To ja pamiętam też właśnie taką ym, rozmowę, że po ubiorze zaczepiano osobę, która była w tranzycji, czyli w procesie właśnie dostosowywania Płci, do tej jaką dana osoba, do tej tożsamości. No i po prostu gdzieś tam, jak się patrzyło z boku, no to ktoś tam ją zaczepiał, mówiąc, no właśnie, jakby zakładając, że ona jest innej płci, niż jest. No ale to są takie wątki, które trzeba mieć na uwadze, ale to chyba, nie wiem, moje zdanie jest takie że trudno by było tutaj i nawoływać do takiego powiedzenia, nie, dress code jest zawsze po prostu ograniczający, ciemięży pracowników, no bo to jest taka pewna socjologiczna funkcja ubioru, to znaczy, no na przykład chyba sobie nie wyobrażamy, że sędzia czy sędzina przyjdzie do nas po prostu nie, będzie miał luźny dress code. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, no nie, no są takie miejsca, gdzie po prostu nie da się e, tego pozbyć, ale jak już jesteśmy przy sędziach i sędzinach, e, to ja bym wróciła do tego wątku, e, na co nam w ogóle przyzwala Prawo, no i faktycznie jest tak, że w określonych przypadkach pracodawca ma e, możliwość egzekwowania od pracownika e, określonego ubioru. No więc, e, no, jeżeli po prostu przy, dostajemy w pracy taką informację, że wymaga się takiego i takiego ubioru, no to oczywiście e, no, tak może być, pracodawca ma takie prawo. No problem jest wtedy, kiedy te oczekiwania nie są uzasadnione albo w ogóle nie są dobre dla zdrowia i samopoczucia e, pracownika. No tak, ale to już yy, każda osoba musi jakby rozważyć na swoim przykładzie. Trudno tutaj jakieś takie ek ekstrapolować i stworzyć jakąś taką ale na pewno górną regułę. Możemy zrobić takie, jak zadzieje się w tej sytuacji dziewczyny zwolnionej niedawno z pracy. No, że warto po prostu takie zapytania kierować do Państwowej Inspekcji Pracy i myślę, że to jest odpowiednie miejsce, które może nam pomóc rozstrzygnąć, czy wymagania szefa odnośnie tego, jak mamy wyglądać, no, mieszczą się jeszcze w normie, tak? No, bo czy nie są na przykład dyskryminacją ze względu na płeć, bo kiedy, nie wiem, jest tak, że mm, mężczyźni mają większą swobodę ubioru, na przykład kobietom narzuca się noszenie krótkich spódniczek, no to jest coś, co może na przykład zwrócić naszą uwagę. Tak jest. No więc z takim informacyjnym aspektem tego podcastu zostawiamy Państwa z tymi refleksjami na temat ubiorów pracy. I dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.